Cześć, Arlo. Jemu też jest gorąco, dlatego wyleguje się w cieniu. Miłego odpoczynku, Arlo. Flop, to Julia. Kupisz nam lody? Proszę. Czemu nie? Tylko gdzie ona jest? O, jest tam. Chodźmy więc. Hej, piesiu. Szybciej, Flop, chodź. O nie, czerwone światło. Zaraz będzie zielone. Szybciej, zielony króliczku. Musimy przejść, bo nam odjadą lody. Jaki smak wybierzesz, Bing? Mam chęć na marchewkowe. A ty co weźmiesz, Flop? Dzisiaj zjem owocowy szaszłyk. Tak. Na długim patyku z czekoladowym sosem. Pycha. Zgadza się. O! Zielone i hop, 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 hop! Gdzie jest Julia? Posłuchajmy. O, nie słyszę jej. O, widzę ją! Jest tam! Szybko! Pędzę! Prędzej! Muszę zjeść loda! Tak, widzę ją! Nie! Patrz! Przykro mi, trwa renowacja. Trzeba iść naokoło. O, nie mamy tyle czasu. Tam jest Julia z lodami, zaraz odjedzie. A, rozumiem. W takim razie droga wolna. O, dziękuję! Nie ma sprawy. Dziękuję. O, Julia odjeżdża! Nie martw się, Bing, nic się nie stało. Dogonimy ją. Tak, pośpiesz się, Flop. Miłego dnia. Powodzenia. Julio, jeszcze my! Proszę bardzo, smacznego. Julio! 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 O nie! Co tak hałasujesz, piesiu? A, rozumiem. Nasi stali klienci. Dzień dobry, Bing. Hej, Julio. Witaj. Cześć, Flop. W ostatniej chwili. Cześć, piesiu. Biegliśmy za tobą przez park, przez mostek. Bardzo szybko. To musi być wam gorąco. Na szczęście tu u mnie szybko się ochłodzicie. Co podać? Poproszę marchewkowego loda z polewą czekoladową. Oczywiście, lecz najpierw odpowiedz mi na bardzo ważne pytanie. Wolisz lody w kubeczku czy w waflu? W waflu z uszami. Już się robi. Czekolada? Proszę bardzo. Marchewkowe lody z polewą czekoladową w waflu z uszami. Dziękuję. A tobie co podać, Flop? Poproszę owocowy szaszłyk, Julio. Z czekoladowym sosem, Flop. No tak. Oczywiście. Oto owocowy szaszłyk z czekoladowym sosem. Robi się. Proszę, Flop. Wspaniały. Dziękuję, Julio. Dziękuję. No, piesiu, koniec na dziś. Do zobaczenia. Z pewnością. Dziękujemy. Pa, pa. Pa, pa, piesiu. Pa, pi. Pa, Flop. Do zobaczenia. Ojej. O, moje lody. O nie, możesz włożyć je z powrotem? O, nie, Bing. Na ziemi jest zbyt brudno. Spójrz. O, przykro mi. Julia odjechała, a ja nie mam już mojego marchewkowego loda. Był taki pyszny, a teraz jest rozciapciany. Chodźmy. Bing, potrzymaj go przez chwilę, proszę. On kapie, Flop. O, w takim razie oblisz go.
Nie mam już mojego loda. Julia odjechała, zostałem z niczym. Przecież masz wafelek. A teraz również owocowy szaszłyk. On jest twój, Flop. Chętnie się z tobą podzielę. Które owoce chcesz? Najbardziej lubię banany. Proszę. Oto kawałek banana. Banana. A melon może być? O, mniam, smakuje ci? Mniam. Dziękuję, Flop. Poczęstujesz mnie ananasem? Tak, z przyjemnością. Masz teraz wafel z owocami. Mniam. Zobaczyłem Julię. Biegliśmy za nią, żeby kupić lody. Zdążyliśmy w ostatniej chwili. Ale potem moje lody spadły z wafelka i rozciapciały się na drodze. Było mi smutno. Nie miałem już moich lodów. Ale Flop wymyślił mi owoce w waflu. I też były przepyszne. Spadający lód. To wielka rzecz, Bing. Owoce też są super. Kocyś. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing kończy pełen wrażeń dzień. No, Bing, kąpiel skończona? Piżamka założona? Więc co teraz? Kocyś! Hop, kocyś? Jesteś pewien? Myślałem, że teraz pora na mycie zębów. Kocyś! Hop. Tylko raz go przytulę. O, jest taki mięciutki. Tak. I taki pachnący. Kocham mój kocyk. Jest taki milusi. Spróbuj sam. Tak, jest milusi. Milusi. Wykąpany? Tak. W piżamce? Tak. Kocyś jest? Tak. Wszystko do snu przygotowane? Tak. Co teraz? Króliś tuliś. Króliś tuliś? Tak, króliś tuliś też musi przygotować się do snu. Doprawdy? Popatrz, on też ma tak jakby swój kocyś. Faktycznie, pelerynka jak twój kocyk. O, milusi. Przytul kocyś tulisiu. Czujesz, jak jest mięciutki? Czy ty i tuliś nie zapomnieliście o czymś? O, zęby! Nie umyłem zębów, Flop. Może zrobicie z tulisiem wuś do łazienki i razem je umyjecie. Dobrze. Króliś! Bing! Słucham, Flop. Jeszcze peleryna. Proszę. Króliś tuliś wuś! Gotowy? O, ja to zrobię. Nie za dużo pasty, wystarczy troszeczkę. Wypluj. Wypłucz. Ding! Bardzo ładnie, króliczku. Teraz kolej na tulisia. Gotowy? Ting! Bardzo ładnie, tulisiu. Masz czyste ząbki. Tak. Świetnie. Kąpiel? Była. Piżamka? Jest. Kocyś peleryna? Jest. Króliś tuliś? Jest. Zęby czyste? Tak. Co zostało? Siusiu przed snem. Dobrze. Thank you.
zrobione? Tak. O, Flop! Co się stało? Mój kocyś jest mokry. Rzeczywiście jest mokry. Wysusz go, Flop! Nie o to chodzi. Kocyś wpadł do toalety i jest brudny. Nie zacznę bez mojego kocysia. Rozumiem. Ale kocyś koniecznie musi zostać uprany. Nie! Włączę pralkę, kiedy będziesz spał. Jutro kocyś będzie czysty i suchy. O, ale ja potrzebuję kocysia teraz, żeby z nim zasnąć. Chcę go przytulić. No tak. Co by tu zrobić? Może tuliś podzieli się z tobą pelerynką? Jest za mała. O, jest mała, ale dotknij jej. Mięciutka. A jak pachnie? Pachnie ładnie, Flop. To znaczy, że może być? Co prawda to nie jest mój kocyś, ale też jest Milusi. Spróbujesz z nim zasnąć? Tak, ale tylko na jedną noc. Jutro dostanę kocyś z powrotem. Oczywiście. A więc wykąpany? Tak. W piżamce? Tak. Króliś-tuliś jest? Jest. Zęby umyte? Tak. Pelerynka jest? Tak. Coś jeszcze? Czytanie. Jasne. Uf, niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Króliś-Tuliś idzie spać. To opowiadanie o Tulisiu. Zgadza się, Bing. O Tulisiu i o tobie. I o kocysiu. Otóż to. Cześć! Flop zrobił pelerynę z mojego kocysia, żebym mógł wuuuś z Tulisiem. Ale potem kocyś zamoczył się, gdy robiłem siusiu. I w ogóle nie nadawał się do spania. Flop powiedział, że musi go uprać w pralce. I było mi smutno. Na szczęście Tuliś podzielił się ze mną swoją pelerynką. Jeśli nie masz swojej przytulanki, trzeba znaleźć coś innego do przytulenia. Kocyś. To wielka rzecz, Bing. Ale Milusi. Do zobaczenia. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing bawi się dzisiaj z Sulą. O, to pewnie Amma przyszła po Sulę. O, nie chcę, żebyś poszła do domu. Ja też nie chcę iść do domu. Schowajmy się. Tak. Witaj, Ammo. Witaj. Czy Sula jest gotowa? No cóż. O. Gdzie są nasze małe urwisy? O, nie wiem. O, złoty pantofelek Suli. Ale gdzie jest drugi? Może tutaj? Otworzyła szafkę. Wielka szkoda, że Suli tu nie ma. Nie zje pysznego, pomidoro-serowego spaghetti, które dla niej przygotowałam. No trudno, będę musiała zjeść je sama. Tu jestem! Uwielbiam pomidoro-serowy spaghetti. O, Sula! Ale z ciebie żartownisia. O, kolejny żartownisz. Wystarczy. Kto dziś dobrze się bawił, łapka do góry. A teraz tymi łapkami zróbcie sobie pa-pa. 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 Ja nie chcę się jeszcze żegnać. Ja też jeszcze nie chcę się żegnać. No dobrze, zostaniemy tu jeszcze chwilkę. Hurra! Żeby posprzątać po zabawie. No dobrze. Ja będę odliczała, a wy sprzątajcie. Kiedy usłyszycie zero, wtedy pójdziemy z Sulą do domu. Gotowi? 10 łyżek kaszki,
9 łyżek kaszki. Proszę. Dziękuję. 8 łyżek kaszki. Flop! Tak? 7 łyżek kaszki. O, ślicznie. O, mój bucik. A gdzie się podział drugi? 6 łyżek kaszki. Jest tutaj! 5 łyżek kaszki. Bez bucików nie mogłabym pójść do domu. 4 łyżki kaszki. O, schowajmy je. Tak! I nie będziemy musieli się pożegnać. Hurra! Żadnego papa! 3 łyżki kaszki. Śpieszcie się! 2 łyżki kaszki. Gdzie schowaliście buciki Suli? Może w szafce? Nie? Gdybym była bucikiem Suli, schowałabym się w koszu na brudną bieliznę. Sula? Aha. Poszukajmy teraz drugiego. Bing? Chyba nie wrzuciłeś drugiego bucika Suli do toalety, prawda? Zejdź, proszę. Ojej. Bing! Króliczku, już to kiedyś mówiłam. Do toalety trafia tylko siusiu, kubka i papier. Nic innego. O. Trzeba teraz dobrze umyć biedny bucik. Nie chciałem, żeby Sula szła do domu, więc rzuciłem go do toalety. Ale teraz jest cały mokry. Hmm. Chodźmy, Sulo. Musimy go teraz wysuszyć. O. Przez Binga mam mokry bucik. Nie denerwuj się, Sulo. Co się stało, że bucik Suli jest mokry? Schowałem go do toalety. Nie wiedziałem, że się zamoczy. Schowałeś do toalety? Chciałem, by Sula została. A teraz ja chcę już iść, bo jestem na ciebie zła. Bardzo zła. Bing, nie sądzisz, że powinieneś coś Suli powiedzieć? Przepraszam cię, Sulo, za to, co zrobiłem. Może włożysz moje żółte kalosze? One zawsze będą suche. O, to miło z twojej strony, Bing. Sulo, przymierz je. No dobrze. Mogę iść w nich do domu. Są śmieszne. Zabierzesz swój bucik, gdy tylko wyschnie, Sulo. A ty weźmiesz kalosze, gdy przyjdziesz do mnie. Będę mógł jutro przyjść? Oczywiście, że tak, Bing. Zapraszamy. Hurra! Chodźmy już. Pa, pa, Bing. Do widzenia, Flop. Do widzenia, Ammo. Do widzenia, Sulo. Do widzenia, Sulo. Do widzenia, Bing. Pa, pa. Pa, pa. Bawiliśmy się u mnie z Sulą i nie chcieliśmy się rozstać, więc ukryliśmy buciki Suli. Wrzuciłem jeden do toalety. Zamoczył się i zrobił się fuj. Sula była na mnie bardzo zła. Nie chciałem się tak rozstawać, więc pożyczyłem jej moje żółte kalosze. I pożegnaliśmy się w zgodzie. Cześć! Do toalety ma trafiać tylko siusiu, kubka i papier. I absolutnie nic innego. Pożegnania to wielka rzecz, Bing. Pa, pa! Żołędzie. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing bawi się dziś z Sulą w parku. Moje oczy widzą coś koloru czerwonego. Chodzi o listek. Tak, ten czerwony. Gratuluję, Sulo. Teraz ja. Moje oczy widzą coś koloru
Żółtego. Twoje butki! Nie, no coś ty. One są złote. Drzewo ma żółte liście. Tak. Patrz, Sulo. O, złapałem. Dlaczego liście zmieniają kolory, Flop? Ponieważ nastała jesień. Drzewa szykują się do zimy. Spójrz, najpierw zmieniają kolor, a potem lecą z drzew. Ja też złapałam jesienny liść. Znajdźmy inne jesienne rzeczy. Tak! Zaraz coś wyszukam. Ja też. Moje oczy widzą coś. O! Czy to jest jesienna rzecz, Flop? Tak, Bing. Owszem. Coś okrągłego. To żołądź. Tak. Tak, żołądź. Znowu zjadłaś. Patrzcie, następny. Żołędzie spadają z dębów. Przygotowują się do zimy. Tak, Sulo. Patrzcie, jeden, dwa, trzy. Chcę mieć ich dużo. A ja jeszcze więcej. Szukajcie. Śmieszny ma pan berecik, panie żołędziu. Tutaj są. Znalazłem dwa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć żołędzi. Ja poszukam tutaj. Znalazłeś jakieś nowe? Już więcej tu nie widzę. Patrz, o tam. Tam rośnie wielki dom. Tak, tam na pewno znajdziemy żołędzie. Bo możesz nam szukać żołędzi. Flop! Już idę, Bing. Znalazłam. To jest dąb, wiesz, Flop? Wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy sześć żołędzi. Tak, zaraz będzie ich więcej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znowu? Bing! Idę po żołędzia numer 7. Szybciej! Znalazłam. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znowu jest sześć. Było ich więcej. Coś jest nie tak. Wygląda na to, że wasze żołędzie znikają. Ale dlaczego i gdzie? Postaramy się tego dowiedzieć. Schowajmy się tu za tymi krzakami. Świetnie. Musicie być teraz cichutko, jak myszki. Teraz, co widzicie? Ja nic nie widzę. Nic. Cierpliwości. Trochę poczekajmy. Może coś się zdarzy. Moje oczy widzą coś. To wiewiórka! To wiewiórka! Ona zabiera nasze żołędzie. Łakome zwierzątko. Patrz, zjada następnego. Wcale go nie zjada, Sulo. Spójrz. O, zabiera go ze sobą. Dokąd? Sprawdźmy to. Sula. Ona chowa nasze żołędzie. Dużo nam ich zabrała. Ma tam całe mnóstwo żołędzi. Po co małej wiewiórce aż tyle żołędzi? Kto wie, może chowa je na później. O, już wiem. Powiedz.
Wiewiórka robi sobie zapasy na zimę. Zgadza się. Nie będziemy zabierali naszych żołędzi do domu. Tak, zostawimy je wiewiórkom. Słuszna decyzja, króliczku. Słuszna decyzja, Sulo. Cześć! Szukaliśmy żołędzi w parku. Znaleźliśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6 żołędzi. Ale potem znowu było ich 6. I znowu. Cały czas nowe. Wtedy powiedziałem: moje oczy widzą wiewiórkę. Wiewiórki nie liczą żołędzi. One je zjadają. Zostawiliśmy więc znalezione żołędzie w parku dla wiewiórek na zimę. Żołędzie to wielka rzecz, Bing. Wiewiórki to wiedzą. Szczepionka. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Flop idzie z wizytą do doktora Binga. Tak, proszę. Dzień dobry, panie doktorze. Siadaj, zaraz ci zrobię szczepionkę. A czy wiesz, co to znaczy szczepionka? Już mówię. To lekarstwo, które podaje się pacjentowi, żeby nie chorował. A po wszystkim dostaje się naklejkę. Dobrze, to zachęcające. Gotów? Tak myślę. Już po wszystkim? Tak, po wszystkim. I nie bolało aż tak, jak się bałem. Chyba możemy już jechać do przychodni na twoją szczepionkę, Bing. Dobrze. Popatrz, Flop, tu są drzwi obrotowe. Czekaj, zaczekajmy, aż się zatrzymają. Już, teraz możemy wejść. Tak. Dookoła i dookoła drzwi. Cześć, Bing. Sula też przyszła. Tak, dzień cześć, dobry, Sulo. Bing. Cześć, Flop. Dzień dobry, Ammo. Przyszedłem na moją szczepionkę. Ja też. Witaj, Sulo. Dzień dobry, pani doktor. Witaj, Bing. Jestem doktor Bing. O, przepraszam, tak, doktor Bing. Możemy już pani zrobić szczepionkę, poproszę? Podoba mi się twój entuzjazm, ale mówiąc jak lekarz z lekarzem, powinniśmy prosić pacjentów według listy. Więc teraz będzie Sula. Jesteś gotowa, Sulo? Ja nie chcę iść na szczepionkę w ogóle. Nie bój się, Sulo. Będzie tylko tyciusie ukłucie, a potem dostaniesz specjalną, błyszczącą naklejkę z królisiem tulisiem. Sulo, zapraszam do gabinetu, Sulo. To idę. Śmiało. Czy myślisz, że Sula dostała już szczepionkę w rękę, Flop? Tego nie wiem. A czy myślisz, że to boli? Troszeczkę, ale niezbyt długo. Popatrz! Dostałam naklejkę z królisiem. Gratuluję, Sulo. Dobrze, teraz mam doktora Binga na mojej liście. To ja! Chodźmy, Flop. Pan BWB to bardzo ważny Bing. Idziemy, Sulo. Pa! Do zobaczenia! Pa, Sulo! Ale fajne! Rety kotlety, obyśmy zdążyli. Cześć, Bing! Cześć, Bing! Cześć, Pando! Teraz wchodzę, żeby dostać moją szczepionkę w rękę. Pando, już jesteś, dobrze? Usiądź sobie, proszę, na chwilę. Dobrze! Teraz doktor Bing. Dobrze, usiądź sobie tam, doktorze Bing, obok Flopa. Mogę trzymać tu lisia? Jasne. Bo będzie małe, lekkie ukłucie. Podciągniemy trochę rękaw koszulki. Tak. Moim zdaniem jesteś bardzo dobrym lekarzem, doktorze Bing. Tak, bardzo dobrym lekarzem. Czy w mojej ręce jest już całe lekarstwo? Tak. Nie bolało boleśnie ani troszeczkę. Bardzo dobrze, Bing. Chyba zasłużyłeś na specjalną naklejkę. Prawda? Tak, zasłużyłem. Proszę. Proponuję ci... Może tę? Nie. Specjalną błyszczącą z królisiem tulisiem poproszę. Rety, nie. Te naklejki już mi się chyba skończyły. A może uśmieszek na rakiecie?
Dziękuję. O, dziękuję, Molly. Dziękuję, Flap. A ja chciałam specjalną błyszczącą z królisiem Tulisiem w nagrodę za szczepionkę. Och, tak mi przykro. Widzę, że jesteś zawiedziony. Tak, zawiedziony. Pando, zapraszam. Ale ja nie chcę dostać szczepionki, bo to boli. Binga bardzo bolało. Będzie Pando, dobrze, jak doktor Bing pomówi z Pando. Moja szczepionka nie bolała, Pando. Wcale, a wcale. Na pewno bardzo zabolała. Przecież płakałeś. Tak, bo bardzo chciałam specjalną naklejkę z królisiem Tulisiem. Kiedy będziesz dostawać szczepionkę, to może zabolać tak tyciu troszkę, kiedy pani doktor robi zastrzyk z lekarstwem. Ale potem dostaniesz naklejkę, o taką. Nic nie szkodzi. Ta jest fajna. Jesteś już gotowy na szczepionkę, Pando? Gotowy! Mhm. To dobrze, więc chodźmy. Doktorze Bing, nie mam zbyt wielu pacjentów lekarzy, więc prawie o czymś zapomniałam. Proszę. Co to jest? Specjalny dyplom z gratulacjami i miejscem na twoje imię, doktorze Bing. Króliś Tuliś! Specjalny dyplom z królisiem Tulisiem! Flop, zobacz! Dostałeś dyplom! Dziękuję, pani! Nie, to ja dziękuję. Wspaniale, Bing! Pani doktor, czy mogę już dostać szczepionkę w rękę? Tak, idę. Cześć! Dostałem dzisiaj szczepionkę w rękę, ale doktor Molly nie miała już specjalnych błyszczących naklejek z królisiem Tulisiem. I byłem zawiedziony. Pan domyślał, że szczepionka w rękę mnie bolała i się przestraszył. Powiedziałem, Pando, że moja szczepionka nie bolała mnie wcale, a wcale. I wtedy doktor Molly dała mi specjalny dyplom z królisiem Tulisiem. Tak. Wizyta u lekarza. To wielka rzecz. I jestem doktor Bing. Bańki mydlane. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing bawi się dzisiaj z Pando. O, patrz! O, bańka! Złapmy ją! Jopek! O, lecą następne! Pyk, pyk, pyk! Jop! Pyk! Jop! Jo! Pyk! O! Zniknęły! Bańki! Bańki! Jop! Pyk! Pyk! Jop! Jop! O! Znowu zniknęły! O tak, jeszcze troszkę płynu. O. Flop, latające bańki. Widziałeś je? Tak, widziałem. A co ty teraz robisz? Mydlaną miksturę. O, a do czego? O, bańki. Ziup, 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 ziup. Pyk, pyk. O. Możemy je zrobić? Pewnie. Oto obręcze do puszczania baniek. O, ja poproszę pomarańczową. Proszę. Dziękuję. A ja niebieską. Już podaję. Dziękuję. A więc, by puszczać bańki mydlane, trzeba nabrać płynu, a potem dmuchać. Tylko nie za mocno. O, zaraz taką zrobię. Ja też. Flop, obręcz nie działa. Tak, one są zepsute. Spróbujcie dmuchać nieco delikatniej. Taki lekki podmuch. Spójrzcie. Zanurzyć. Otrzepać. A potem lekko... O.
Zanurz. Zanurz. Otrzep. Otrzep. I lekko dmuchnij. O! Baba bańka. Doskonale, Pando. Potrafisz. Próbuj dalej, Bing. Aha. Zanurz. 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 Otrzep. 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 I leciutko. I. Baba bańka. Moja obręcz do robienia baniek jakoś nie działa. Zamienimy się? No dobrze, proszę. Dziękuję. Nareszcie zrobię wielką bańkę, Flop. Świetnie. Zanurz. Zanurz. Otrzep. Otrzep. I leciutko. O, znowu mi się nie udało. Nie poddawaj się, Bing. W misce jest jeszcze bardzo dużo płynu. No dobrze. Zanurz. Otrzep. I delikatnie dmuchnij na obręcz. Weź wdech. Nie aż tak głęboki. Dmuchaj powolutku. Patrzcie, udało mi się! Brawo, mały króliczku. Pando! Och, Pando! Co? To była moja pierwsza bańka i ja chciałem ją pęknąć. Posłuchaj, Bing. Psucie baniek jest częścią zabawy. Zamiast tak wzdychać, róbmy następne bańki. No dobrze. Ale tym razem już mi ich nie psuj, Pando. Zgoda. Zanurz. Pokażę ci. Sam potrafię. Patrzcie, ile narobiłem baniek. Jak ty to zrobiłeś? Sam nie wiem. Po prostu pomachałem i wyleciały. Wynalazłeś własną metodę puszczania baniek mydlanych. Baniki binglane. Pokaż mi, jak się je robi. Pokaż. O tak. Popatrz. Zanurz. Otrzep. I wuś. Jesteś mistrzem baniek. Jestem mistrzem baniek. Ja też. Ja też jestem mistrzem baniek. Bańki! Wspaniale! Proszę bardzo! Bańki! Chodź, Bing! Bańki! Cześć! Flop pokazał nam, jak się robi bańki. Mnie się nie udawało. Flop powiedział, żebym... delikatniej... I wreszcie udało mi się. A potem Pando zrobił... Ziup! I zepsuł moją bańkę. Ale to nic, bo to też jest częścią zabawy. Potem wymyśliłem inny sposób puszczania baniek i zrobiliśmy ich mnóstwo. Bańki mydlane. To wielka rzecz, Bing. A ja jestem mistrzem. Sorbet. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing korzysta z pięknej pogody. Maliny. Proszę, to dla ciebie. Dziękuję, Flop. Miam, miam. Chcę mieć cały basen pełen wody. Niech ta woda nalewa się szybciej. Nie da się. To musi potrwać. To Julia! Przyjechała z lodami. Kupisz, Flop? Jasne. Ochłodzimy się sorbetem. Tak. Witaj, Julio. Witaj, Bing. Cześć, Flo. Cześć. Cudownie, że dziś przyjechałaś. Cześć, Piesiu. A więc, co wybieracie, by ochłodzić się w ten upalny dzień?
O, pomarańczowy! O. Jest pyszny! Zgadzam się! O, a ten zielony, Julio? To jest kwaśna limonka. O. A ten fioletowy to czarna porzeczka. Wybieram. Jednak soczystą pomarańczę, Julio. Dobry wybór, Bing. Dwa pomarańczowe sorbety. Proszę bardzo. I pamiętajcie, szybko liście, nim się roztopią. Dobrze. Dziękuję, Julio. Smacznego. Do zobaczenia. O tak. Do widzenia. Pa, pa, piesiu. Dzień dobry. Czy mogę służyć? Basen nadal nie jest pełny. Jeszcze troszkę. Usiądźmy sobie teraz w cieniu i zjedzmy nasze sorbety, nim się roztopią. Zgoda. O, Julia mówiła, by zjeść je szybko. Właśnie. Co to było? W basenie chlupnęła woda. O, też to słyszałem. Sprawdźmy. O, o, to żabka. O. Cześć, żabko. Żabka. Jej też musi być gorąco. Tak, dlatego wskoczyła do zimnej wody. O, Flop! Ona chce już wyjść. Wyżej, żabko, wyżej. Musimy jej pomóc. Nie martw się, żabko. Pomożemy ci. Wezmę wiaderko. Dobry pomysł. Odłóżmy na chwilę sorbety. Skakuj, mała żabko. Delikatnie, Bing, żeby jej nie uderzyć. A, no tak. Tutaj, żabko. Odpłynęła. O, jest tutaj, Bing. Spróbuj. Powoli, powoli. Znów mi uciekła. Myślę, że się trochę boi. Jeśli potrzymasz wiadro nieruchomo jak posąg, to może żabka podpłynie. Nieruchomo, nieruchomo. Aha. Tutaj, żabko. O, mam ją! Patrz, jest w wiaderku. Bardzo dobrze, Bing. Daj, pomogę ci. Powoli, powoli. Stój, wypuścimy żabkę w cieniu. Delikatnie. Jesteś w domku. Świetnie. Pa, żabko. O, udało się. Uratowałem żabkę. O to chodziło, króliczku. Chodźmy do sorbetów. Niam, niam, niam. O. O, mój sorbet. O, co się stało, Flop? O. Sorbety zniknęły. Tak, roztopiły się. Niestety lód w cieple długo nie wytrzyma. Gdy pomagaliśmy żabce, lody roztopiły się. Chciałem dokończyć mój sorbet. Wiem, mnie też jest przykro. Możemy kupić jeszcze po jednym? O, niestety nie. Julia odjechała. Ale zobaczmy, co mamy w domu. No dobrze. Co powiesz na pyszne maliny? O, bardzo chętnie, Flop, ale te nie są zmrożone. O, nie? No, spójrz, mamy lód. I maliny. Flop, możemy je połączyć? Świetna myśl. Brenda! Blender Brenda. Zawsze na posterunku. Zawsze na posterunku. Uwaga, maliny? Są. Niam, wspaniale. Niam, niam. Teraz lód, Flop. Tak. O, włączymy super szybkość? Tym razem nie potrzeba, Bing. Szkoda. I... Lód i malinki, niam, niam, niam. A, mamy tu lód i owoce. Malinowy sokolud, niam, niam, niam. Ciekawa nazwa. Jeden sokolud dla ciebie i jeden sokolud dla mnie. Niam. Czy możemy je wypić koło basenu, Flop? Świetny pomysł. Cześć! Jedliśmy z Flopem sorbety. Nagle żabka wskoczyła do basenu. Chlup!
i nie mogła wyjść. Złapałem ją więc do wiadra i przeniosłem do jej domku. W tym czasie nasze lody zupełnie rozpuściły się na słońcu. Więc razem z Flopem wrzuciliśmy lód i maliny do brędy i zrobiliśmy pyszny malinowy sokolód. Jeśli masz sorbet na patyku, musisz go szybko zjeść, zanim całkiem się roztopi. Sorbety! To wielka rzecz, Bing! O, miam, miam, miam. Piłka. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing bawi się dzisiaj piłką. Tutaj, do mnie! Tak, tu do mnie kopnij! Do mnie kopnij! O, leży za tobą, Bing! O. Łap piłeczkę, Bing! A, dziękuję, Flop. I kopnij ją do mnie, Bing. Kopnij ją. Mocno kopnij, Sulo. Ja nie lubię, jak leci tak szybko. Ja umiem mocno kopać. Patrzcie, jak wysoko ją wykopię. Przepraszam. Chyba w tym meczu sędzia wam się przyda. Dlatego nie lubię mocnych kopów. Nic się nie stało, Flop? Nic. Nic delikatnego się nie stłukło. Pando, pokaż nam teraz, jak możesz kopnąć piłkę mocno. O, tak! I jak kopiesz niezbyt mocno. Żeby niezbyt mocno, to robisz tak. Rozumiem. Stoisz spokojnie i delikatnie kopiesz. Tylko przodem stopy. O, to kopnij do mnie, Flop. Ja lubię lekkie kopnięcia. A ja chcę kopnąć mocno. I ja tak samo. O, tak. Żeby kopnąć mocno, musisz... A, czy to dobre miejsce na mocne kopnięcie, Pando? Czy coś tutaj może się potłuc? O, no przecież okna. Rzeczywiście. O, tak. To może tam, w stronę płotu. Tak. Dobry pomysł, Bing. Kopiesz mocno? O, tak! Mocno! Więc, żeby mocno kopnąć, bierzesz lekki rozbieg, zanim machniesz nogą. Tak! O, mogę teraz spróbować? Tak! Dobrze. Nie trafiłeś prawie, w piłkę. Prawie. Nie śmiejcie się ze mną. Przepraszam. Jeszcze raz. Tak, dobry strzał, Bing. O, piękne kopnięcie. O, tak. Możemy się pobawić, kto kopnie piłkę najwięcej dalej? O, ja kopnę. Możemy pożyczyć doniczki Flopa. Flop? Tak, Bing. Możemy pożyczyć twoje doniczki, proszę? Pewnie. Super. A więc tak. Pomarańczowa, zielona, czerwona. Pomarańczowa. O, czerwona. Zielona. Ja pierwszy. O, dobry strzał. Dobrze, Pando. Kto teraz? O, ja teraz. Raz, dwa, trzy. Ja dalej. Bardzo daleko. Dobrze kopiesz, Sulo. No wiem. O nie, ty wygrywasz. Dobrze. To teraz ja kopnę najdalej. O, nie, Bing. Proszę. Jeden, dwa, trzy, cztery, Bing. Pięć, musisz zrobić tylko trzy kroki do tyłu. Już za chwilkę zrobię największy kop świata. Jej! Oj, Bing. Jej! Ja wygrałam! O, pobiegłaś w złą stronę, piłko. Podaj, Bing, podaj tu do mnie. Ojejku! O nie! Oj. Z tobą wszystko dobrze, Bing? Tak. Dobrze, kochani, nieruchomo jak posąg. Trzeba bardzo ostrożnie pozbierać szkło. Bardzo lubię zabawę w muzyczne figury. Ja też. Ja nie chciałem potłuc szyby, to było niechcący. Wiem, Bing. Dobrze, zostań tam. O, Rety. Proszę, teraz trzy małe kroki w tył.
Jeden, dwa, trzy. Bardzo dobrze, dziękuję. Przepraszam, Flop. Piłka poleciała w złą stronę. Wiem, Bing. Zapomniałem, że bardzo mocno kopię, Flop. Bo łatwo o czymś zapomnieć, gdy się dobrze bawisz. A czy ta szyba będzie roztłuczona na zawsze? Cóż, zobaczymy. O, Rety. A, naprawisz to, Flop? Może posklejasz? No cóż, tak myślę, że trzeba wstawić zupełnie nową szybę. Ruszyłeś się, Pando! Wcale nie! Chodźcie, kończymy zabawę. Okno dostanie nową szybę. A to był bardzo, bardzo dobry kop, Bing. O tak, ale niestety zbita szyba oznacza koniec kopania w ogrodzie na razie. Nie! Dobrze, to może weźmiemy marchewkowe bułki. O, marchewkowe bułki! I pójdziemy z piłką do parku. Tak! Idziemy do parku! Będziemy robić bardzo mocne kopy w parku! Idziemy do parku! Cześć! Bawiliśmy się moją piłką w ogrodzie, a ja i Pando chcieliśmy robić mocne kopy. Flop mówił, że musimy uważać, bo możemy coś potłuc. A ja chciałem kopnąć piłkę najdalej, ale piłka poleciała w złą stronę. Uderzyła w okno. Brzdęk! Ojejku! I wtedy Flop się smucił, a mnie było przykro. Ale wtedy Flop mówił, że naprawi to okno i możemy robić takie mocne kopy w naszym parku. Zabawa piłką to wciąż wielka rzecz. I kopnij do mnie, Bing! Jej! Zjeżdżalnia. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, czeka dziś na Binga coś całkiem nowego. Patrz! Jej! Coś nowego! Nowa zjeżdżalnia! I tunel! I ruchomy mostek! Juhu! Za mną, Bing! Biegnę! Juhu! Flop, podtrzymasz tu Lisia? Oczywiście! Szybciej, Bing, tędy! Patrzcie na mnie! Widziałeś to, Flop? Tak, widziałem. I Tuliś też widział. Dalej, Bing. Chodź. Ale to trudne. Patrzyłeś na mnie, Flop? Tak, obaj patrzyliśmy. Brawo! Szybciej, Bing! Ale się rozbujał. Patrzyłeś na mnie, Flop? Cały czas. Wszystko w porządku, Bing? Tak, w porządku. Jej! Spójrz na tę zjeżdżalnię, Bing. Patrz na mnie. No, to ziu! Teraz ja! O, Flop! Co się stało? Tu jest bardzo wysoko. Dasz radę zjechać, Bing? Jest za wysoko. Nie podoba mi się tu. Chcesz, żebym wszedł do ciebie? Tak. Razem z Tulisiem. Już do ciebie idziemy. Zjechaliśmy.
Zjeżdżalnia jest super. Spróbuj, Bing. No, to... Juhu! Flop! Już jesteśmy, Bing. Mostek się chwieje, Flop. Tak, to prawda. Tylko popatrzcie na mnie. O, Tuliś. A więc wszedłeś po schodkach, przeszedłeś przez tunel, pokonałeś linową drabinkę i huśtający się most. Tak. Powiedz, co zostało? Zjeżdżalnia, ale jest za wysoka. Jest dość stroma. Ale fajna zabawa. Bing, popatrzmy teraz uważnie, jak zjeżdża Pando. Potem zrobimy to samo, co on. Pando? Tak? Zademonstruj nam, jak zjeżdżasz. Pewnie, nie ma sprawy, Flop. To bardzo proste. No, to... Podobało mi się. Chcesz, żebym ja zjechał pierwszy? Chcę, żebyś tu był. Ach, rozumiem. To może twój Tuliś zjedzie pierwszy? No dobrze. Zjeżdżaj, Bing. Najpierw zjedzie Tuliś, Pando. Ja go złapię. Jesteś gotowy? Tak. Patrzcie na mnie. Zjeżdżam. Tuliś, jedź. Uwaga. I... Złapałem go! Podobało mu się! I to jak? Twoja kolej, Bing! O. Jedź śmiało, Bing! Patrz na mnie! No... to... Śmiało, Flop! Teraz twoja kolej! Jadę! No, to... Ziu! Widziałeś, jak zjeżdżałem, Flop? Tak, widziałem cię. O to chodziło, króliczku. Hurra! Chcę jeszcze raz! Za mną, Bing! Cześć! Bawiliśmy się z Pando na nowym sprzęcie. Wspinaliśmy się po linach, przeszliśmy przez tunel i po rozchustanym mostku. Podobało mi się. Ale niestety zjeżdżalnia była okropnie wysoka i potwornie bałem się zjechać. Pando zjechał pierwszy, zaraz potem mój Tuliś. Jeżeli boisz się coś zrobić, najpierw popatrz, jak inni to robią, bo skoro oni coś lubią, może ty też polubisz. Zjeżdżalnia! To wielka rzecz, Bing! Zjedźmy jeszcze raz! Papa! Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing znalazł coś w swoim pokoju. Coś przykleiło mi się do kredek. O! To jest balonik. O! To nieprawda. To wcale nie jest balonik. Balony są duże. Owszem, ale nie tak od razu, Bing. Trzeba zrobić, żeby urosły. No i co? Nie rośnie. Pokaż. Trzeba go zawiązać. Ucieka nam. Nigdzie go nie widzę. Aha, tutaj. Zrobisz tak, żeby cały czas był duży? Tak.
pod warunkiem, że dasz mi go zawiązać. Wówczas będzie duży. Wita się z nami! Może narysujesz mu buźkę? Tu, tu i tu. O, jaki miły uśmiech. Cześć! Witaj, baloniku. On umie mówić! Ostrożnie, Bing, bo może pęknąć. Pum! Balonik tak lubi. Pamiętaj, Bing, balonik może zrobić... Bum! Też tak mogę? Musisz tylko... Hop! Robić to... Hop! Delikatnie. Hop! Hop! Spójrz, Flop! Ostrożnie, Bing, żeby nie zrobił pum! Bam! Gdzie jest balonik? Może jednak nie lubi być kopany. Ach. O. Hej! Wracaj do mnie! Nie będę cię kopał! Cześć, baloniku! Spójrz, Flop! Jaką mam dużą pupę! Tak, widzę. O, baloniki nie lubią takich zabaw. Mój balonik lubi! Bing! Nic ci nie jest, Bing? Ale huk! Gdzie jest balonik? Od skakania na nim... Twój balonik pękł. Och! Proszę. To nie jest mój balonik. Czy możesz go nadmuchać jeszcze raz? Już się nie da. Balonik pękł. Ale ja go bardzo chcę. Już nie możesz go mieć, Bing. On pękł. Pamiętaj, że kiedy balonik pęknie, niestety nic już się nie da zrobić, żeby z powrotem go nadmuchać. Mogę go zostawić? Oczywiście. Gdzie możemy go schować, żeby o nim nie zapomnieć? Och, do papa pudełka. Dobry pomysł, króliczku. Schowamy go do papa pudełka. Nie smuć się, baloniku. Zamieszkasz sobie w papa pudełku. Ach, oto i ono. Och, moje ulubione popsute zabawki. Czarne autko. Odpadły mu wszystkie kółka. Papa, autko. A to śmieszna skacząca sałata. Też się popsuła. Papa, sałato. A to flamaster pingwinek. Czterokolorowy. Niestety już się wypisał. Papa, pingwinku. O, tu będzie dobrze balonikowi. Będę tu zaglądał, kiedy zechcę. O, tak. Papa baloniku. Papa baloniku. Może go narysujesz, żeby pamiętać, jak kiedyś wyglądał. Tak. Narysuję go tutaj. I jeszcze buźka. Jaki miły uśmiech. Spójrz, Flop, jest moje autko i skacząca sałata i flamaster pingwinek, no i mój balonik. Co on robi? Leci sobie hen, hen wysoko. Jesteś gotowy, by odłożyć pudełko? Tak. Jesteś mądrym króliczkiem. Znalazłem balonik i Flop nadmuchał mi go. Bawiliśmy się nim w różne gry. Potem zacząłem na nim skakać i balonikowi to się nie spodobało. I nagle pękł. Kiedy balon pęknie, nie da się go już nadmuchać. Choćby się bardzo chciało.
Dlatego schowałem go do papa pudełka. Kiedy zepsuje się coś ulubionego, warto schować to do papa pudełka i tam trzymać, by o tym nie zapomnieć. Papa pudełko to wielka rzecz, Bing. Papa.